Film oparty na faktach. Niektórzy twierdzą, że żyjemy w świecie różnic nie do pogodzenia. Inni mówią, że trwały pokój nie zostanie osiągnięty, dopóki nie odnajdziemy sposobu, aby odmienić ludzkie serca. Wybrałem się kiedyś w podróż z wojownikiem zwanym Minkayani w dół odległej rzeki, w głębi niziny Amazonki w Ekwadorze. Wydarzenia z tej podróży podadzą w wątpliwość poglądy wielu ludzi. Ostrze włóczni. Aby zrozumieć, co sprowadziło nas z tamtego dnia nad rzekę, musicie poznać Minkayaniego i jego lud, Ładani. Ta opowieść rozpoczęła się przed moimi narodzinami. Minkayani był wtedy jeszcze chłopcem. Rok 1943, nizina Amazonki, Ekwador. Minkayani dorastał w lasach tropikalnych, żyjąc tak jak wszyscy Ładani od zarania dziejów. Ładani słynęli z zawziętości. Ponad połowa plemienia zginęła od włóczni pobratymców. Ten krąg przemocy i zemsty doprowadził ich niemal do wyginięcia. Uciekaj, Dayumo.
Dayuma. Wróciłaś po głupiego ptaka? Wróciłam złożyć Nemo w ziemi, aby jej duch się nie błąkał. Teraz podążam za znakami, które zostawił mój ojciec. Ojcze, tak się bałam, że nie żyjesz. Gdzie Nemo? Minkayani wrócił po ptaka. Nie ja, tylko Dayuma. Lepiej by było go zjeść. Tu nie ma nic do jedzenia. Jeśli umrzesz, uduszę ją i złożę z tobą w ziemi. Chcesz, żebym poszła z tobą do ziemi? Minkayani, podejdź tutaj. Zabierz Dayumę do lasu. Nie pozwól, żeby matka ją znalazła. Opuszczasz nas? Muszę przeskoczyć wielkiego boa. Wrócimy przy następnej pełni. Ja nigdy nie wrócę. Nie, Dayumo, zabiją cię. Zginę, jeśli zostanę. Zjedzą twoje ciało, a zatem dołączę do ojca. Uwaga, strzelaj. Mam tylko jedną kulę. Tam są inni. Rok 1956, Szelmera, Ekwador. Od dzieciństwa uwielbiałem robić różne przedmioty. Mama i ciotka Rachel mówiły, że przypominałem w tym ojca. Kiedy miałem 8 lat, wykonaliśmy razem model samolotu. To wtedy tata zaczął poszukiwania ładani. Słyszałem o nich straszne opowieści. Jak każdy, kto mieszkał w pobliżu dżungli. Tata postrzegał ich zapalczywość jako pułapkę, więzienie, z którego nie potrafili się wydostać. Latał nad dżunglą, próbując odnaleźć jedną z ich wiosek. Tym razem bardzo się o niego bałem.
Przypuszczam, że Minkayani miał około 20 lat, gdy po raz pierwszy zobaczył samolot mojego ojca. Tak sądzę, gdyż Ładani nie odmierzają czasu. Do dziś Minkayani nie zna swojego wieku. Minkayani, potrzebujemy żon, aby robiły napoje. Powinniśmy je wziąć od Anomenani. Co ty na to? Powiem, że to jaguar zjadł tę małpę. A może zjadła się sama? On myśli, że Anomenani zesłali ducha jaguara. Przebiję go włócznią. Potrzebujemy kobiet, nie jaguara. Powinniśmy polować na małpy lub dziki. Na coś, co można zjeść. Shell 5-6 Henry, sekcja południowa czysta. Przyjąłem. W porządku, schodzę w dół, żeby lepiej się przyjrzeć. Co to? Wielka drewniana pszczoła. Kontakt, sektor szósty. Czy mnie słyszysz, Shell? Przyjąłem. Powiedziałem, kontakt. Znaleźliśmy ich. Północny róg, sektor szósty. Zrozumiałeś? Druga rzeka na południe od Kurarai. Mamo? Stevie? Kontakt, sektor szósty, przyjęłam. Zrobię kółko. Na pewno widziałem jednego. Minkayani całuje się z jaguarem. Kolejne dni przypominały Boże Narodzenie. Nasz dom był bazą dla mieszkańców dżungli. Tata latał po nich w odległe miejsca i dostarczał im zaopatrzenie. Lecz misjonarze, którzy przybyli do nas, aby świętować z okazji odnalezienia Ładani, byli wyjątkowi. Elliotowie, McCallowie, Flemingowie, Juderianowie stali nam się bliżsi niż prawdziwa rodzina. Tata uparcie dążył do celu.
Popatrz, Jim. Wypuścimy tyle liny, aby jej opór zrównoważył siłę odśrodkową. Widzisz? Jeśli utrzymam samolot w wąskim okręgu... Spójrz. Wiadro pozostaje niemal w tym samym miejscu. Prawie się nie porusza. Teoretycznie. Teoretycznie. Wiesz, czym jest teoria? Teorią. Wierzysz mi? Czy wiesz, co to oznacza? Nawiązaliśmy kontakt. Prawdę mówiąc, mnie się też udało. Nauczyłem się od Dayumy kilku zwrotów w ładani. Byłem bardzo ostrożny. Rachel nic nie wie. Wiesz, co to znaczy? Że już czas na powrót do natury. To znaczy, że mogę powiedzieć w ładani: sam była John, czyli gdzie jest John? Wujek Jim. Chcesz spróbować, synu? Nie powinieneś powiedzieć Rachel? Ona rozumie ten język lepiej niż ktokolwiek z nas. Powiem mojej siostrze. Ona swoim przełożonym i będziemy rozmawiać o tym przez kolejne 2 lata. Nie mamy tyle czasu. Ładani zabijają ludzi. Rząd jest pod presją. Sprowadzi wojsko. Możemy dotrzeć do tych ludzi. Już teraz. Jeśli plan z wiadrem wypali, Nate sądzi, że znajdzie miejsce, by wylądować. Być może na Mierzei. Nazwiemy ją Palm Beach. Dajcie spokój. Ja, Tarzan, mieszkać w domku na drzewie. Jeść larwy. Jim, to nie piknik. Nikt, kto zetknął się z tymi ludźmi, nie przeżył. Będziemy mieli broń. Jeśli trzeba, zaczniemy strzelać w powietrze. Indianie zawsze wtedy uciekają. A jeśli nie uciekną? Są w domu. Jesteś pewien, że to zadziała? Wiesz, co to teoria? Wiem, kto to idiota. Dawaj, czas na wiadro. Zrozumiałem. Zaczynamy. Wytrzęsiesz mi śniadanie. Nie zwymiotuj na ładani. Dayuma żyje. Dayuma żyje. Zjedli ją.
To było niesamowite. Chłopaki nigdy w to nie uwierzą. To fantastyczne. Ciotka Rachel mieszkała w odległej wiosce plemienia Quechua, graniczącej z terenem Ładani. Była 12 lat starsza od taty i pomagała go wychować. Wiedziałem, że tata ją chronił, utrzymując w tajemnicy kontakt z Ładani. A ja chciałem, aby ktoś chronił tatę. Ila? Shell wzywa Ile? Odbiór? Ila, tu Shell, odbiór. Stevie? Co za niespodzianka. Jak się masz? Dobrze, ciociu Rachel. Przygotowuję niespodziankę dla mamy i potrzebuję pomocy. Niespodziankę? Brzmi świetnie. Mama by chciała, żeby tata powiedział poprawnie przynajmniej jedno zdanie w miejscowym języku. Nie bądź taki surowy. Jego Quechua nie jest taki zły. Nie w Quechua. W Ładani. W Ładani? Dlaczego? Chcę przywitać Dayumę, kiedy znowu przyjedzie. Dobrze. Co masz na myśli? Coś prostego. Na przykład, jestem twoim przyjacielem. Jestem twoim przyjacielem? Twoim prawdziwym przyjacielem. To proste. Powtarzaj po Dayumie. Cześć, Dayumo. Witaj, Stevie. Mówimy... Bia. Unubua. Unubua. Bua, bia, unubua. Mojpa. 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 Musimy szybko zadźgać Mojpę. Kto zabił Mojpę? Pokaż się. Niech cię zobaczę. Chłopiec zabił Mojpę? Zabierzemy ze sobą kobiety. Mojpa nie zasłużył na to, aby iść do ziemi. Jest wojownikiem, tak jak my. Niech osądzi go wielki Boa, a nie Nampa. Ona przyrządzi mi napój. Co wy na to?
nie zabieraj go. Coś nam dali? Tak. Żartujesz. To musi być wyjątkowy ptak. No to jazda. Zabierz mnie do Dajumy. Co tam się dzieje? Zabierz mnie do siostry. Odetnij linę, Jim. Już się robi, stary. Stevie? Obiad. Kochanie, tatusia nie będzie przez kilka godzin. Nie jestem głodny. Wiedziałem, że mieliśmy krótki pas startowy. Próbowałem sobie wyobrazić tatę lądującego na mierze i niedaleko wioski Ładani. Powiedziałem mu, że chciałbym tam z nim być. Powiedział, nie martw się, będziesz. Chcesz do mamusi? Moja dziewczynka. Bądź grzeczna. Synku, wiesz, że mogę zostawić ten model. Tylko powiedz. Dobry chłopiec. Włóżmy go do samolotu. To chyba wszystko. Czy wiesz, jak daleko stąd jest Słońce? 150 milionów kilometrów. Wiesz, że to zaledwie ułamek tego, jak bardzo tatuś cię kocha? Jeśli Ładani zaatakują, będziesz się bronił? Użyjesz broni?
Synku, nie możemy strzelać do Ładani. Nie są gotowi na to, by pójść do nieba. My tak. Obiecaj mi tylko jedno. Tylko jedno. Mówisz jak mama. Jeśli wpadniesz w tarapaty, obiecaj, że powiesz im te słowa. Jakie? W języku Ładani. Oznaczają, jestem twoim przyjacielem, prawdziwym przyjacielem. W porządku? Tak. Chodź tutaj. Mam wszystko? Spójrzmy. 1, 2, 3, 4. Zegarek. Wróć do mnie. W porządku? Do usłyszenia przez radio. Stevie, bądź grzeczny. Kocham cię, tato. Kocham. Nie bójcie się. Przysłał nas Bóg, którego nazywacie Wangongi. Jesteśmy tacy jak wy. Roger? O czym myślisz? Te nasze kazania do dżungli. Ile czasu minie, nim małpy się nawrócą? Wtedy przynajmniej będziemy wiedzieć, że ktoś nas słucha. Bóg jest naszym przyjacielem. O czym on mówi? Dlaczego on brzmi jak kobieta? Nawet kiedy pije. Pójdę tam. I zobaczę, czy Dayuma żyje. Cudzoziemcy to kanibale. Pójdę z moją siostrą. Nie, ja pójdę. Wracaj do domu, do żony. I trzymaj się z daleka od mojej siostry. Wystarczy. Idziemy polować. Panowie, mamy towarzystwo. Jesteśmy tacy jak wy.
Mam na imię Ed. A ty jak masz na imię? Dayuma to moja siostra. Pokażesz mi, gdzie ona jest? Możesz mnie tam zabrać drewnianą pszczołą? Może ona ma bardzo długie imię? Będę szczęśliwa, jeśli mnie zabierzesz. Zabierz mnie do Dayumy. Dobra. Ja... nie wiem... on czegoś chce. Nate, broń. Zabierz mnie do Dayumy. Dobra. Samolot. Tego chcesz? Chyba wybierzemy się w krótki lot. Minkayani, dlaczego jesteś taki mały, a ja taki szybki? O nie. Drewniana pszczoła szybko lata. Nad wioską próbował wysiąść z samolotu. Widziałeś Dayumę? Nie. Widziałem Minkayaniego i Kimo. Wyglądali jak mrówki. Widzieli go, wiedzą, że jesteśmy przyjaźnie nastawieni. Dzięki. Chwała Bogu. Dlaczego nie zabierzesz mnie do Dayumy? Nie rozumiemy cię. Chcesz lecieć? Pete, podejdź tu. Nie wiem. Zajrzę do notatek, mówią tak szybko. Ci cudzoziemcy niczego nie rozumieją. Gimady, dokąd idziesz? To pewnie pora kolacji. Myślę, że jesteś bardzo wysoką kobietą. Śpiewasz jak kanarek. Właśnie ci się oświadczyła, Roger. Dlaczego on jest sam z moją siostrą? Gdzie Mengamo? Gdzie ona jest? Cudzoziemcy nas zaatakowali, uciekliśmy. Przecież widzieliśmy cię w drewnianej pszczole. Chciałem zobaczyć Dayumę, ale oni już ją zabili. Gimade, czy to prawda? Nie widzieliśmy jej. Musi być więc martwa. Czy to nie cudzoziemcy zawsze nas zabijali? Dlaczego mamy zabijać się wzajemnie? Powinniśmy zabić ich, natychmiast. Minkayani, co na to powiesz? Nenkiri mówi, że zabili Dayumę.
Co jeszcze mówi Nenkiwi? Mówię, że zjedli jej ciało. Nie będą tego więcej robić, kiedy będą martwi. Nenkiwi ma rację. Musimy ich zaćgać. Masz. Nie wypij wszystkiego. Misjonarze. Co? Jesteśmy tacy jak wy. Zgłoś się, Shell. Zgłoś się. Pięćdziesiąt sześć Henry, tu Shell. Tato, tu Steve. Jesteś cały? Przegapiłem twoje wezwanie. Powiedz właścicielowi papugi, że dobrze się nią zajmuje. I wiem, że tylko ją nam pożyczył. Dobrze. Mama chce z tobą porozmawiać. Proszę, odbierz.
Zbliżają się cudzoziemcy. Szukają nas? Nie, szukają swoich. Nigdy nie znajdą. Rzeka ich ukryła. Rozgniewaliśmy wszystkie duchy. Rachel, Nate'owi trudno było milczeć. Jak na razie znaleźliśmy czterech z nich. Jima, Rogera, Pita. A co z Edem? Quechua znaleźli go w rzece na skraju plaży. Zanim tam dotarliśmy, woda zabrała ciało. Mary Lou, tak bardzo chciałem go odnaleźć. Więc jest jeszcze szansa? Nie, proszę pani. Quechua zidentyfikowali ciało. Na dowód wzięli jego zegarek. A Nate? Znaleźliśmy go. W rzece, zaraz przy Palm Beach. Nenkiwi kłamał na temat cudzoziemców. Nie próbowali nas zabić. Zapytaj Mengamo. Dlaczego kłamie? Widziałem ich broń. Leciałem drewnianą pszczołą. Powinnaś być cicho, Gimade. Nie zabijajcie mnie. Dlaczego mielibyśmy to zrobić? Rośnie we mnie dziecko Nenkiwiego. Minkayani, pozwól mi zostać. Nie zabijaj mnie.
Pozwól mi żyć. Oszczędź dziecko, Minkajani. Pozwól mu żyć. Zażąda dziecka. Może nie. Nie zrobi tego, jeśli tam będziesz. Kiedy to się skończy? Gdzie Gimade? Ja jestem twoją prawowitą żoną. Włóż mojego syna do ziemi. Idź. Idźcie i głoście Ewangelię. Pięciu idzie i ginie. Już nie jestem twoim przyjacielem. Nie jestem niczyim przyjacielem. To nie zadziałało. Nie osądzaj pochopnie. Bicie psa w niczym nie pomoże. Chodź tu. Nie, to moja rodzina. Moja rodzina. Zabiła waszych bliskich. Przepraszam. Od tego dnia Dayuma nigdy już nie była taka sama. Koło przemocy, w którym żyła jej rodzina, zatoczyło krąg, aby ponownie ją dopaść. Zaczęła mówić o powrocie do swojego plemienia, by pokazać mu, że nie wszyscy cudzoziemcy zabijają. Niedługo potem zyskała taką możliwość. Siostra Gimade i matka Kavo nadal jej poszukiwały. Były tak zrozpaczone, że zaryzykowały i poszły do cudzoziemców, tak jak ona, przed laty.
Nie pozwolimy was skrzywdzić. Znaleźliśmy włócznie. Więc chcecie je zastrzelić? Tego chcecie? Te kobiety już są martwe. Zabierzemy je do ich plemienia. Gdyby Gimade i Akavo nie były kobietami, zostałyby zabite. Dayuma wierzyła, że białym kobietom także zostanie okazane miłosierdzie. Dziękuję, Juan. Odejdźcie szybko. Wyglądasz jak Dayuma. Ale nie oszukasz mnie. Jesteś duchem. Wyglądasz jak mężczyzna, ale nie oszukasz mnie. Jesteś Minkayani. To Dayuma. Zna nasze opowieści. Ukryłeś mnie w lesie, Minkayani. Kiedy uciekłam do cudzoziemców, pozwolili mi żyć. To duch. Mamusiu, nie podoba mi się to. To tylko taka zabawa w dotykanie. Kiedy zaatakuje klan drewnianej pszczoły, nigdy tego nie zrobią. Dopóki nie zaśniemy.
Żyłam wśród nich. Nie widzisz, że mam się dobrze? Klan Drewnianej Pszczoły pragnie wam przekazać, że Wangongi nie chce niczyjej śmierci. Wangongi? Wangongi nie chce niczyjej śmierci. Skąd oni wiedzą, co mówi Wangongi? Wangongi zostawił nam znaki. One mówią, że nie wolno zabijać. Gdzie te znaki? Pokaż je. Klan Drewnianej Pszczoły może to zrobić. Pozwolicie im z wami zamieszkać? Dlaczego miałyby mieszkać z nami, skoro zabiliśmy ich krewnych? To może ja też chcę żyć z Anomenani? Z moimi wrogami? Zobaczę te znaki. Jeśli kobiety będą sprawiały kłopoty, po prostu je zadźgamy. Mówię, żeby zadźgać je teraz. Minkayani, to tylko kobiety. Nie. Widziałem ich dom. To dom pełen krwi. Dotykałem jej. Jeśli to naprawdę Dayuma, to zapytajmy ją o Moipę. Kto zadźgał twoją rodzinę? Kto zabił twojego ojca Kento? I maleńką Nemo? Moipa i lud Anomenani. Moipa nie żyje. Zabiliśmy go. A ty będziesz zabijać Anomenani. Ja nigdy... Więc nie jesteś Dayumą. Dlaczego ludzie z Drewnianej Pszczoły nie strzelali do nas? Przybyli wam powiedzieć, że Wangongi ma syna. Został przebity włócznią, ale nie oddał ciosu, aby ci, którzy go ranili, mogli pewnego dnia zacząć żyć dobrze. Kimo jest pod wpływem zaklęcia. Dlaczego cudzoziemcy mówią, żebyśmy nie zabijali? Chcą, byśmy byli słabi. Oni są duchami. A Kimo niech uważa. Minkayani, zaatakowała cię płaszczka. Przynieś moją włócznię. Wypij to.
Przynieś moją włócznię. Jezu, za babą! Widziałeś je, Minkajani. Nie zaprzeczaj. Widziałem duchy. Widziałeś je. Tylko duchy. Widziałeś je. Widziałeś. Kimo nie powinien pomagać tym kobietom. A Nomenani powiedzą... Cudzoziemcy ich oswoili. Kimo już został oswojony. Zbuduje dom dla ich Boga. To w nim umrze. Tylko popatrzcie na jego twarz. Z każdym dniem jest coraz bardziej opętany przez ducha. Kobiety też się zmieniają. Mówią, że ten dom będzie twoim grobem. A ty co mówisz, Minkajani? Nie znasz już swojej rodziny. Musisz być ślepy. Nadchodzą więcej cudzoziemców. O mój Boże, dobrze cię widzieć. Mary, Katie i Stevie. To rodzina Rachel. To papka bananowa gotowana z wodą. Mógłbym wiele opowiedzieć o swojej pierwszej wizycie u cioci Rachel i u Adani. To dziewczynka z krótkimi włosami. Nie, chłopiec. Są rzeczy, których się nie zapomina. Sama sprawdzę. Masz rację, to chłopiec. Według tradycji u Adani, jako najstarszy syn powinienem pomścić śmierć ojca. Ciocia Rachel ostrzegła mnie, abym zbytnio się tym nie interesował. Ona sama nie wiedziała, kto go zabił. Ale nie potrafiłem o tym nie myśleć. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem Minkajaniego. Miałem wrażenie, że go drażnię. Coś umarło. Wrócę po ciebie.
Mingi? Ano may nani? Anomenani zadźgali Mingi. Znaleźliśmy ich ślady. Weźmiemy włócznie i pójdziemy za nimi. Nie będziemy słabi. Będziemy zabijać. Przynieście napoje. Nie zabiję Anomenani. Podążam za Wangongi. Będę szedł jego drogą. Ilu? Wielu. Dlaczego nie atakują? Może nie wiedzą, że nie ma naszych wojowników. To moja rodzina. Jeśli z nimi porozmawiam, może pozwolą nam żyć. Pójdę z nią. Kimo, jeśli pójdziesz, zaatakują. Będziemy uciekać? Nie, Stevie. My nie zabijać. Wangongi mówi nie. Wy nie zabijać. Nawet gdy wy zabijać nas, my was nie zabijać. Anomenani są wściekli. Mówią, że sprowadzamy gorączkę. Oni umierają. Ompode mówi nie. My żyjemy dobrze. Ompode i Dawa błagały swoją rodzinę przez kilka godzin. Ostatecznie o naszym losie przesądziła epidemia wśród Anomenani. Stali się zbyt słabi, aby zaatakować. Moja rodzina ma gorączkę. Kilka osób już umarło. Zaprowadźcie ich do chat. Przynieście picie. Ja wezmę lekarstwa. Pomóżcie nam. Moja rodzina ma gorączkę. Jeśli nie pomożecie, oni umrą.
Kao. Shell, to Tiweno. Mamy nagły wypadek. Odbiór. Tiweno, tu Shell. Co się stało, Rachel? Odbiór. Kimo i Dawa wrócili z Anomenani. Wszystkimi. Mają polio. Umierają. Odbiór. Zrozumiałem. Musicie poddać wioskę kwarantannie. Zrozumiałaś? Zrozumieliśmy, Frank. Powiedz wszystkim, aby się modlili. Spójrzcie na Kimo. Kiedyś był wielkim wojownikiem. To bez znaczenia. Kimo sprowadza wrogów. Wprost na nasze włócznie. Co on wykrzykuje? Mówi, nie ma jedzenia, dzieci umrą. Kwarantanna oznaczała, że nie mogliśmy opuścić wioski. Nikt nie mógł też przyjść z zapasami. Czułem się uwięziony w miejscu, które nie było moim domem. Nie przypuszczałem, że Minkayani też tak się czuł. A to był jego dom. Jak się trzymasz, Rachel? Wygląda na to, że małpy i dziki opuściły tę część dżungli. Dzięki za zrzut. Odbiór. To wszystkie leki, jakie mieliśmy w Shell. Sprowadzimy więcej z Kito. Potrzebujemy wskazówek, jak podtrzymać oddychanie. Może porozmawiasz z dr Wally? Już to zrobiłem. Musicie ich kołysać na tych huśtawkach, ale ich płuca wciąż są zajęte. Będziemy dostarczać żywność i leki do czasu zniesienia kwarantanny. Przekaż Marge, że mały Phil ma się dobrze. Modlimy się za was. Jeśli przestanę kołysać, chłopiec umrze. Bibanka, gdy zaśniesz, przywiążę do ciebie wiele ważek. Uniosą cię do nieba. Nie słuchaj go, to marzyciel. Kimo mnie zaskakuje. Utrzymuje zabójców przy życiu, a Dayuma... Nie boją się już wielkiego boa. Zobacz, Zibru.
Minkayani. Musimy ją złożyć w ziemi. Czy ktoś tak mały przeskoczy wielkiego boa? A może przemieni się w termita? Wiesz, co mówili przodkowie? Śmierć jest niczym. Przeskoczenie wielkiego boa jest wszystkim. Przez zabijanie stajemy się silni. Możemy wszyscy przeskoczyć wielkiego boa, mając wystarczająco siły. Ale teraz Kimo. Dayuma. I ten, którego nazywają Wangongi, prowadzą naszą rodzinę tam, gdzie wszyscy zostaniemy termitami na wieki. Będę z nimi walczył do ostatniego tchu. Jeśli znowu zabijesz, zabijesz nas wszystkich. Po 8 tygodniach zniesiono kwarantannę. Mama, ja i moja siostra mogliśmy wreszcie jechać do domu. Huśtawki zatrzymały się, a z nimi niekończące się koło zemsty. Wadani znaleźli powód, by żyć inaczej. Wielu z nich zdawało się na to czekać. Będę bardzo tęsknił. Będziesz tęsknił tylko za Maniokiem. Chciałbym się pożegnać z Minkayanim. Zrób to, co ci dyktuje serce. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę i znów cię zobaczę. Jeśli nie spotkamy się tutaj, mam nadzieję, że zobaczymy się u Wangongi. Mój ojciec zawsze miał nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Kiedy zostawiłem Minkayaniego, rozpocząłem nowe życie. Zamieszkałem w Stanach Zjednoczonych. Byłem w kontakcie z ciocią Rachel i czasem odwiedzałem ją latem. Resztę swego życia spędziła z Wadani. Rok 1994, teren Wadani. Mieszkałem z rodziną na Florydzie, kiedy otrzymałem wiadomość o śmierci cioci. Nie było to zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że chorowała na raka. Choć w Stanach miała krewnych, chciała być pochowana pośród Wadani, których także uważała za rodzinę. Wraz z moją żoną Ginny poleciałem do Ekwadoru, aby uszanować jej wolę.
Ewangelia w języku Ładani. O czym myślisz? Co myślisz o życiu w wierze? Rachel chciała, abyś mieszkał z nami. Mówiła, że ty też byś chciał. Żyję daleko stąd. Moja żona i dzieci nigdy nie mieszkały w dżungli. Ale będę was często odwiedzał. Twój ojciec został tutaj pochowany. Rachel też. Dlaczego nie chcesz żyć tam, gdzie spoczywa twoja rodzina? To niemożliwe. Nasze dzieci muszą poznać inne drogi, a nasza rodzina musi im je pokazać. Nie jesteś naszą rodziną? Stevie nie słyszał słów Kimo. Musi się jeszcze o czymś dowiedzieć. Minkayani powiedział tylko, że muszę coś zobaczyć. Nie wyjaśnił mi nic więcej. I tak nasza podróż łącząca dwa światy, epokę kamienia łupanego i XXI wiek, doprowadziła nas w dół rzeki Kurarai. To jego samolot. Z
To tutaj? Czy to się wydarzyło tutaj? To tutaj. Nie strzelali do nas. Musisz wiedzieć coś jeszcze. Widziałem je. Twój ojciec też je widział. Co zobaczył? Powiedz. Twój ojciec był wyjątkowym człowiekiem. Widziałem, jak przeskoczył wielkiego boa, kiedy jeszcze żył. To ja zabiłem twojego ojca. Co? Co? Zrób to. Nikt nie odebrał życia mojemu ojcu. On sam je oddał. Mój ojciec stracił swoje życie na ostrzu włóczni. I to na ostrzu włóczni Minkayani i ja odnaleźliśmy nasze. To prawda, że mojemu ojcu i jego czterem przyjaciołom nie było dane oglądać, jak dorastają ich dzieci i wnuki. Ale za to Minkayani został dziadkiem. Po raz pierwszy w historii wśród Ładani było tak wielu dziadków. Jest dziadkiem nie tylko dla swoich wnuków, ale i dla moich dzieci. Spodobałoby się to mojemu tacie. Ludzie potrafili zrozumieć naszą stratę, ale nie mogli sobie wyobrazić, że stanie się też dla nas zyskiem. W
W 1995 roku Stevie wraz z rodziną przenieśli się na nizinę Amazonki, aby zamieszkać z Minkayanim i jego rodziną. Połowa zysków z tego filmu zostanie przekazana na pomoc plemionom tubylczym, takim jak Ładani. Minkayani przyjechał do Stanów i tak rozpoczęły się te wizyty. Powiedział, niektórzy cudzoziemcy są tak mili, że nawet kiedy prowadzisz, po prostu zatrzymujesz się przed ich domem, podchodzisz do okienka w ścianie, oni otwierają je i zaczynają ci dawać jedzenie. Jest gorące, ugotowane. Stwierdził, mam bardzo dobre zdanie o tych cudzoziemcach. Kiedy Minkayani pierwszy raz powrócił ze Stanów, powiedział, że cudzoziemcy są duzi i grubi, ponieważ nawet gdy idą na spacer, nie poruszają stopami. Po prostu stają na ścieżce i ta ścieżka idzie. Jego żona Ompode stwierdziła, mówisz jak szaleniec. Minkayani wciąż powtarzał, to dlatego wszyscy cudzoziemcy są grubi. Nie chodzą, nie wspinają się, nie uprawiają ogrodów. Kiedy to powiedział, Ompode zapytała tylko, więc skąd mają jedzenie? Minkayani odparł, mają takie duże domy z żywnością. Tam są jej stosy. Najpierw są ci młodzi ludzie, którzy stoją przy wyjściu. Uśmiechasz się najszerzej jak potrafisz, oni udają, że cię nie widzą. Po chwili patrzą na ciebie i się uśmiechają. A kiedy się uśmiechają, bum, możesz po prostu iść i zabrać ze sobą całe jedzenie. Odpowiedziałem, coś w tym rodzaju. Wyjąłem kartę kredytową i powiedziałem, najpierw musisz im dać coś takiego. Minkayani spojrzał na wszystkich z uśmiechem i odrzekł, przecież zaraz ci to oddają. Ompode zaczęła utyskiwać. Babę, po co wysyłasz Minkayaniego z powrotem? Był taki gruby, że kiedy prosiłam, Minkayani, idź i przynieś mi trochę mięsa, on wychodził, znajdował drzewo i po prostu... Nagranie wersji polskiej, Studio Publishing. Tekst Marta Bukała. Czytał Stanisław Olejniczak. Under a new sky. Beyond all the fear, nothing familiar, but a voice spoken clear. Surrounded by strangers, living with the same pain, a need to surrender. Love to regain. Two worlds collide into one new life. What once was lost, hope has found. The journey has only begun. Along the river, along the river. Once stolen away, chasing tomorrow and changing today. Journey has only begun along the river, along the river.
worlds collide into one new life. What once was lost, hope has found. The journey has only